Mamo, nie jesteśmy gotowi na majówkę. Na szczęście mamy Shopee. Na Shopee, online zakupy, darmowe dostawy, na Shopee. Jakie kurwa cringe'owe! Reklamy Shopee to jeden z najbardziej irytujących wynalazków XXI wieku. Czy kiedykolwiek ten cyrk się skończy? No z taką mentalnością ludzi to raczej szybko się nie zakończy. Naprawdę nie wierzę, że ludzie w roku 2022 nadal nabierają się na ten sam, tani chwyt marketingowy i przy okazji sprawiają, że ten chwyt sprawdza się co chwilę. Zapewne wszyscy kojarzycie tą iście cudowną kampanię singapurskiego sklepu internetowego z jakimiś pierdołami, który w zeszłym roku przywędrował na nasz polski rynek. I właśnie ten sklep postanowił się wypromować poprzez sposób, który jest stosowany przez praktycznie każdą firmę tak naprawdę. Czyli zróbmy jakąś durną parodię znanego utworu i doprowadźmy ludzi do złości, żeby zarobić na tym mamonę. I niestety taki sposób na marketing często jest skuteczny, bo przez dawanie atencji rozchodzącej się informacji na temat danej wkurzającej reklamy, poniekąd ludzie sami przyczyniają się do promocji firmy i do powstania więcej tego typu reklamówek. No bo skoro to się sprawdziło kilkukrotnie, to czemu tego nie kontynuować? Też nie tylko Shopee stosuje takie praktyki. Tak samo robi m.in. Media Expert, który od lat jest w tym liderem. Ogólnie też zauważcie, że o dobrych reklamach mało się rozmawia. No, chyba dlatego, że ich w ogóle nie ma. Ale na przykład jest dużo topek typu top 10 najgorszych reklam i tak dalej, i tak dalej. A takowych rankingów z najlepszymi jest tyle, co kot napłakał. I te reklamy, które są przedstawione w tych topkach najlepszych reklam, no to nie są tak rozchwytywane jak te, które są uznawane za najgorsze. Oczywiście zdarzają się wyjątki. No niestety, marketingowcom bardziej się opłaca robić te bardziej irytujące reklamy, gdyż to jest bardziej pewniejszy sposób na promocję danej marki przez fakt, że najwyraźniej ludzie lubią się wkurzać na śpiewające chomiki. Żyjemy w społeczeństwie.